Na stadionie Arena Lublin trwają właśnie piłkarskie derby Lublina, czyli mecz, który da odpowiedź na pytanie, która drużyna rządzi w mieście, Motor Lublin czy Lublinianka. Spotkanie budzi dodatkowe emocje, bo oba zespoły przewodzą w tej chwili trzecioligowej tabeli. Jesteśmy właśnie po pierwszej połowie meczu. Na stadionie Arena jest Tomasz Jasina, z którym łączymy się telefonicznie. Tomku, witaj. Dobry wieczór. Padły bramki? No niestety nie. W pierwszej połowie tych goli kibice nie zobaczyli, choć sytuacje były. Więcej miała Lublinianka, która na początku spotkania stworzyła sobie idealną sytuację do strzelenia gola. W końcówce meczu też piłkarze Lublinianki mogli strzelić gola. Motor lekko przeważa, atakuje, ale w tym spotkaniu mamy taką grę derbową, bardzo zaciętą, klarownych, stuprocentowych sytuacji nie miała ani Lublinianka, ani Motor. Ale to, co zasługuje na uznanie, to nie tylko fakt, że te zespoły są na czele trzecioligowej tabeli, ale frekwencja. Na dzisiejszym meczu jest 5,5 tysiąca widzów. Być może wpływ na to ma ten komfort, który mają teraz widzowie podczas oglądania tych spotkań. Natomiast w tej chwili otrzymuję dokładną informację. 5019 sprzedanych biletów, ale do tego dochodzą również ci, którzy stoją wciąż jeszcze pod kasami, by kupić te bilety. Można się spodziewać, że około 6 tysięcy ludzi na ten mecz wejdzie. Jak na trzecioligowe warunki, to naprawdę rewelacja. Świetna oprawa, kulturalny doping. Na te derby warto przychodzić. W ubiegłym roku było 6,5 tysiąca widzów na tym meczu inauguracyjnym. Dziś niewiele mniej, no i to obrazuje tęsknotę lubelskiego środowiska piłkarskiego za drużyną, która zagra w wyższej klasie rozgrywkowej. Może już wkrótce doczekamy się drużyny w znacznie wyższej klasie. A dziękuję tymczasem za tę pierwszą relację. Podsumowanie meczu w wieczornym wydaniu Panoramy o 21:45, a za chwilę informacje o pogodzie, w której podobno coś ma się zmienić. Do zobaczenia.